Nowe klubowe doświadczenie mają, więc proces tworzenia tej drużyny jest na pewno ciekawy. Na razie dwa razy eliminacje do Ligi Konferencji, dwa razy. W tym spotkaniu taki wrzut Jarocha, popatrzmy na tę walkę o górną piłkę, składa się tam do strzału i zdobywa od razu błyskawicznie gola, ten, który tak dobrze czuje się. Rzucić się w stronę prawego słupka. Jaroch, bardzo wysoko gogu, wiemy też, że Rodado, on się lubi cofnąć, rozegrać piłkę, uczestniczyć w tej konstrukcji. Aktywność Mikulca w tych pierwszych minutach. Blisko niego Sukiennicki. Inny jednak wybór przez Zapałę. Sukiennicki, podbita piłka. Kto ją zbierze? Karbo. Jeszcze Sukiennicki. I raz jeszcze spróbował Igor Zapała. On liczy się za... Zmuszony do zagrania wstecznej piłki. Na manie już strata Rodado, ale wytrzymał tutaj Useini. 35 lat, ściągnięty z Prisztiny, były jednokrotny reprezentant Macedonii. No teraz taki moment, gdzie Wisła wycofała się na własną połowę, trochę zwolniła, chce się pewnie przygotować do kolejnego zorganizowanego ataku czy odbioru piłki. Krasnić i teraz za linię obrony. Udało się tutaj opanować piłkę. Jest trochę miejsca na oddanie strzału. Nie widział chyba tej piłki Ćićkan, ale zdążył zareagować na tyle skutecznie. No i patrzymy teraz na tę drugą próbę. Czy klasycznie, czy też nieco inaczej. Znowu na pierwszy słupek jednak. Gramy raz jeszcze z tego samego miejsca. No jak na razie też... Mikulec. Nie udało się chyba wciągnąć takiej liczby piłkarzy w stronę pola karnego Wisły, jaki był zamysł drużyny Białej Gwiazdy. Przechwyt, Karbo. Nie wiem, czy nie było tam zagrania ręką Blakczeriego. Gramy jednak dalej. Baena do Jarocha. Jaroch w stronę Rodado. Krótsze czy dalsze wychodziły Abdiliemu, ale nie akurat dzisiaj, w tych wcześniejszych spotkaniach, czy w tamtym sezonie. Pamiętamy, jak to wyglądało często w tamtym sezonie, kiedy był Szymon Sobczak. Rodado często się cofał nieco niżej, uczestniczył w rozegraniu. Dzisiaj takich możliwości, jeżeli chodzi o profil zawodnika obok Rodado, tak na dobrą sprawę nie ma, więc musi być więcej takich sytuacji. Być może jak ta odbita piłka Baena! Nie zmieścił tego Angel Baena. Dynamika znowu. Mikulec po lewej stronie, zatrzymany przez Wokriego. Wysoko kolej. Atak teraz na zawodnika Wisły Kraków i gogu. Dobitka Rodado przyblokowana. Widzimy ten instynkt napastnika, który od razu, widząc składający Arbo, który pięknie powalczył o piłkę. No i gogu, który momentalnie przede wszystkim podjął decyzję właściwą w danym momencie. Kontratak teraz zespołu z Kosowa. Blend Baftiu przez środek, przez Ahmediego. Ćićkan bardzo spokojnie po tym strzale Ahmeda Januziego. Dado i Gogu. Gogu prawą nogą gdzieś tam do wbiegającego i walczącego o piłkę Karbo. Sukiennicki, dobry dribbling, jest piłka wsteczna, Uryga! Szkoda, bo to była sytuacja, która mogła zakończyć się podwyższeniem. Przeszła teraz ta piłka, dobrze Gogu do boku, zobaczmy. Od bramki jednak po tej akcji Sukiennickiego. Rozpocznie. Patrzymy na tę akcję, zobaczmy Dziedzic. Ciekły, widzimy te ruchy, państwo tego nie oglądają na swoich ekranach. Moskala, bo to była pozycja dobra na
dogranie dokładnej piłki. Trzech teraz zawodników gości w ataku na bramkę Čičkana. Oj, 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 to jest bardzo niebezpieczne i na szczęście staje tutaj na wysokości zadania Alan Uryga. Jeszcze jedna centra w pole karne na zamknięcie. Gorąco było pod bramką Białej Gwiazdy na niewiele. No i widzimy tutaj, jak zachował się, blokując dostęp do własnej bramki, trzymając też blisko ramiona przy sobie kapitan zespołu, gospodarze Alan Uryga. Karol Dziedzic, on teraz tutaj w środku pola musi rozgrywać piłkę razem z Karbo. Dobrze, widzimy, przygotowany motorycznie jest Sukiennicki, Baena, obieg Jarocha. Jaroch, dwóch piłkarzy tutaj, także przede wszystkim Angel Rodado. Wyżej piłkarzy, reszta zostaje z tyłu. Jeszcze jedna zmiana za chwilę w zespole Tahira Batatiny. A na razie trzeba bronić dostępu do własnej bramki, bo Lapi atakuje. Odbita piłka nieprzyjemnie dla bramkarza. No i pokazał się po raz pierwszy. Jest Kole, jest Uryga, jest Rodado. I patrzymy teraz na ten moment. Piłka w górze. I jaka była szansa, jeszcze kolej. Ratuje się zespół Lapi. Rodado! Wisła w tych historycznych, ważnych momentach, jeśli nie na swojego Hiszpana, Angel Rodado. Jak zmienia się teraz sytuacja w perspektywie meczu rewanżowego za tydzień w Poduj.